Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A to Spiritfarer. I dzisiaj jestem w sumie sam. A na dodatek jeszcze po raz pierwszy będę grał na padzie. I cóż, cel na dzisiaj? Jeszcze nie wiem. Na pewno zbudować to coś, co tam Giovanni chciał. Ale najpierw przydałoby się zająć pewną rzeczą, bo mam przy okazji takie zdanie. Wujek zniknął. Muszę zapytać Gustawa, Stanleya i Astrid, gdzie może być Atul. Może powinnam zapytać kogokolwiek, czy widział mojego wujka. No, inaczej mówiąc, Atul zniknął. Oj, Stan jest głodny, biedak. Dobra. Dobra. Aha. To jest deser, ale on nie chce, bo tam jest owoc. Serio. Powiem szczerze, to jest takie zaskakujące, dobra. To masz tutaj ciasto. Dobra. Przy okazji Stanley... Okej. Ale dusza czapko, gdzie jest twój wujek? Ten duży, fajny, śmieszny mężczyzna? Był dla mnie taki miły. O, jeszcze on coś chce, osobiście on. Nie masz ze sobą jeszcze fucking hedge. Jest zazwyczaj białe, okrągłe i twarde. Często jedliśmy je na śniadanie. Lubię na toście. I zawsze jest ich dużo. Mysterious Words. Uwaga, uwaga. Okej. Chyba wiem, co to będzie. Bo ja myślę, że ustawiam, że będzie co. Jajko. Tylko czy mamy jakiekolwiek jajka? Pewnie nie. Też? Dobra, w takim wypadku przynajmniej wiem już, co zrobić. Okej, jeszcze jak przy tym jesteśmy, to... Co tam chcecie? Okej. O, jakiś cztery. Majki był dzieciakiem. Młodym, zbyt młodym. Aha. Jakieś... gówniaki, najprościej tłumacząc. Przyszły nie wiadomo skąd i uderzały mnie... healem. Nawet nie widziałem. Dobra, nieważne. No, po prostu historia. Aha. A po prostu opowiada, jak tam się zdarzało. No zobaczcie, nie będę tego tłumaczył. Jest teraz taka godzina w sumie, że będę tłumaczył tylko to, co chcę i kiedy chcę, bo jestem już w sumie zmęczony po samym długim dniu ważniejszych rzeczy. Powiem tak, to jest wyjątkowo późniejsza godzina niż ta zazwyczaj, więc no. Ja mam taka krótka historyjka. Gdzie oni w ogóle idą? Dobra, nieważne. Zobaczmy, co Gustaw ma do powiedzenia w ogóle o Atulu. Mój czas jest zazwyczaj dosyć cenny, ale zauważyłem, że jednego pasażera brakuje. Jak mnie odejmie? Ten cały bombastyczny przyjaciel. A, cóż. Wygląda na to, że nikt nie wie. Nie. Błagam, nie mówcie mi. Najpierw pogadamy za Sarah Street, ale niestety chyba już wiem, co się stało. O, manczki, nie. Czułeś się taka głupia. Taka naiwna. Czemu myślałam, że on może się zmienić? Jakim cudem ja w ogóle... Ja mam nadzieję, że on będzie inny. To kłamstwo, te kłamstwo, to... To jest po prostu oszukiwanie, czy tam w sumie zdradzanie. I ty? Jak ty mogłeś to mi zrobić? A czemu poczułaś potrzebę, żeby powiedzieć mi prawdę? Nie myślałaś o tym, że coś, niektóre rzeczy lepiej, żeby zostały nieodkryte? Niektóre sekrety powinny zostać niepowiedziane? Jestem ciebie taka wściekła. Aha, super. Czyli się wkurza na mnie, chociaż sama mnie o to prosiła. Słuchaj, wiem, że wierzysz, że zbierasz prawidłową rzecz, ale sprawy nie są takie proste. Nie zawsze jest szczerość kontra dwulicowość, coś tego typu. Ja potrzebuję trochę czasu sama ze sobą. Do zobaczenia później, Stella. Spytajmy jeszcze o tyle może przy okazji. Proszę, zrobiłem to dla ciebie. E,
czyli po pierwsze nie dostanę Atula, po drugie kwiatek. Czyli to tyle. Nie wiadomo, co się stało z Atulem. Wiadomo tylko tyle, że go nie ma. I teraz co tam mamy? Ci w sumie nic. Dobra. To w takim wypadku musimy zdobyć jajko, prawdopodobnie, dla Stanleya. Zdobyć cynk na tą cały coś dla Giovanniego i co do tego jeszcze? Chyba jeszcze przydałoby się ogarnąć. Tutaj można kupić... Dobra, wiecie co? Zamiast zajmować tym wszystkim, pójdę sprawdzić co i jak. Nie, może by się przydało ogarnąć już, wiecie, odganiacza mgły. Chociaż nie wiem jak z tym będzie, więc jeszcze się zobaczy. Ale no. Wiecie, wielkie plany. Dobra, kapliczka i teraz... Teodor gdzie był? Czy tam ogólnie ten shop, nie pamiętam jak się nazywał tutaj. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Tak, dobrą. Zobaczymy. Klucz do Hummingberga, różne nasiona. Nie, nadal nie ma tego, co mi było potrzebne. A szkoda. Dobra, to w takim razie poszukam sobie czapki, czy jakiej czapki, tego jajka i innych spraw. Tak po prostu samemu, nawet na spokojnie. A póki co jeszcze... Warto byłoby może to wszystko podnosić. Jeśli to oczywiście odnajdę, nie gwarantuję, że to po prostu jest tak dobrze, że tak łatwo schowane, że co... Dobra, mniejsze z tym. Po prostu do zobaczenia za chwilę, jak już będę miał ogarnięte materiały. I przy okazji... Co tam jeszcze? A, no właśnie, jakbym miał materiały przy okazji... Może, nie wiem, jajko kupione czy coś. Dobra, tylko zanim coś, to mam cebularza i dużo głodnych ludzi. Dobra, oni dostaną co? Tutaj nie mogę niestety. Dobra, dostaną ciasto. Nie muszę się jakoś tak szczególnie przejmować, on nic nie chce. A Giovanni... Nie wiem, co mogę dać Giovanniemu. Może spróbuję sznicla? Dobra, nic nowego nie mówi. Wiem przynajmniej, że nie lubi sznycl jakoś szczególnie. Coś nowego! Aha, super. Francis mówi, że to twój szczęśliwy dzień, jak bardzo szczęśliwy, nowe zlecenie. Tak, tak, tak. Spójrz, zobaczmy, co my tu mamy w końcu za nowe rzeczy. Czy serio są jakieś nowości? Dobra, może tutaj. Ale nie sądzę, żeby tu było coś jeszcze tak, wiecie, koniecznie potrzebnego. Chyba to mogę ziemniaki wziąć, tutaj trochę cukru. Tutaj opal, no i w sumie to też mogę. Pewnie będę uderzał, ale okej. O, czyli miód za wszystkie gatunki tuńczyków. Dobra, przy okazji jesteśmy przy nim, to mam coś na sprzedaż? Na eksperymenty, które nie są mi do niczego potrzebne, to coś i tyle. To żegnaj pani cebula. No, tak jak mówiłem, widzimy się za chwilę, jak już po prostu poogarniam sobie do ogarnięcia. Dobra. Jeszcze nie załatwiłem wszystkiego, ale Stanley coś mówił o rysunku. Zrobiłem dla ciebie rysunek. O, rysunek Stanley. Da się kogoś podejrzeć? To ja. Z Killoffem? Gdybym tylko miała lodówkę. Fajne. A ty, gościu, co chcesz? Nic takiego, dobra, no to przytulas. Jak widać, Giovanni zawsze jest nastawiony na przytulasy. Czy to nie było cudowne? Tak. No trochę lepszy humor. Już swoją Stanley też może dostać przytulasa, bo czemu w sumie nie? Jak on się przykleja. To było super. Dobra. W takim wypadku... Co mi zostało do zrobienia tak naprawdę? Na pewno muszę popłynąć gdzieś, gdzie można kupić jajko. Tylko powiem wam szczerze, nie wiem, gdzie to może być. Sprawdzę, czy u niego są jajka. Może są, może nie. W międzyczasie muszę szybko przygotować cynk. A, jeszcze jest za ciemno, żeby nawigować, super. No dobra, czyli tak naprawdę zostało mi tylko przygotować cynk, który zyskałem dzięki Oldze. Mieć nadzieję na to, że uda mi się po prostu wybudować to, co tam Giovanni by chciał, jak najprędzej. Więc po prostu widzimy się za chwilkę. Dobra. Co prawda jeszcze nie jestem w jakimś nie wiadomo jakim miejscu, ale
zrobiłem co mam zrobić, więc po prostu stawiamy to coś. Sprawdzać, że Vani raczej już teraz nie przyjdzie, nie pogratuluje, bo teraz pewnie gdzieś śpi. Tylko pytanie gdzie. Ale dobra, bez różnicy. Zobaczymy tak jak sobie to jest to miejsce. Fajne. To mówię wam szczerze, fajne miejscówka. Taki po prostu tropikalny bar trochę. Dobra. Dalej się jeszcze robię pewnie jogurty, ser i kapusta. Ale okej, skoro mam to załatwione, to teraz tylko szybko spać. Jak Stella się wyśpi, budzimy pasażerów i oczywiście zobaczymy, czy oddziwanie ma do powiedzenia na ten temat. A potem zostało tylko zdobyć to prawdopodobnie jajko. Jak je zdobędziemy, to coś innego. Te dźwięki chyba zwiastują to, że już się zrobiło to, co miało się zrobić, tak? Dokładnie. Przy okazji statek już wznowił kurs, więc zaraz będzie można zobaczyć, czy będę musiał gdzieś, nie będę mógł gdzie daleko płynąć, czy znajdę jajko pierwszego lepszego sprzedawcy. Dobra, drugiego, bo pierwszy nie miał. Ale no, rozumiecie, o co chodzi. Dobra, to teraz tak, do piwnicy jest tutaj. Dobra, a nie, kapusty się jeszcze nie zrobiły. Co jest ciekawe, bo w sumie kapusty najmniej zostawiłem ze wszystkich. W sumie chyba tylko dwie kapusty dałem do kiszenia, tutaj proszę. Wszystko się zrobiło. Muszę taka ciekawostka, mleka miałem maksymalną ilość, ile się tylko da. A to nie, dobra. To w takim razie... nie. Na razie na eksperymenty dam jednego jogurta i do tego owoc. Pewnie nic wielkiego z tego nie wyniknie, ale no. Warto po prostu zobaczyć. Obudziliście? No, obudzili tylko. Nie wiem, czemu ich nigdzie nie ma i nikt nic do nich nie chce. Chociaż powinien chcieć. A, no tak. Błyskawice. Teraz będą one skałupki. Ej, szkoda, że taka tu odszedł bez zapowiedzi. O, dobra, jest Giovanni, który na złość nie chce gadać. A za to położył się na starej kanapie. Super. Po prostu super. Ej, miejmy nadzieję, że w takim razie za chwilę zacznie gadać. I teraz jeszcze tu mam do zrobienia. W sumie nic łatwiejszego i lepszego nie mam do roboty. Jedne co jeszcze ewentualnie załatwić sobie dostęp do złota, ale... Jedne złoto, które wiem gdzie jest, niestety jest poza moim zasięgiem prawdopodobnie, bo jakoś tak... Próbowałem je zdobyć, powiem wam szczerze, wiele razy zresztą. Na pewno kilka widzieliście i... Po prostu nope. Poza tym coś chyba by się przydało opanować zdolność, tam jakiś bounce czy jakoś tak. Wiecie, tam gdzieś mieliśmy kapliczkę, więc... Nie jest problemem się tym zająć. Oczywiście, że nie ma. Pa, szopie. Nie głaszczego kota Stella. Dobra, to widzimy się w tej kapliczce, która dawała zdolność chyba bounce. Po czym, jak już ją zdobędę, co? Nie wiem co. Na pewno jeszcze kupić jajko trzeba będzie, ale... Coś jeszcze poza tym? Dobra. O proszę, to wszystko w jednym miejscu będzie. Super. Dobra. To teraz tak. Gdzie będzie bliżej? Chyba delikatnie bliżej będzie do autobusu. Więc no. Widzimy się, jak tylko Giovanni będzie już chciał się odezwać. Albo dopłyniemy do... No tej miejscówki, co tam musimy ogólnie. Dobra. Giovanni się odezwał. Tak więc... Zobaczmy to. Jest perfekcyjne. Nie mogłem sobie po prostu wyobrazić. Znaczy, nie mogłem nawet mieć nadziei na taką. Na taki salonik. Czy on w sumie salon, czy bardziej jakaś speluna, czy knajpy. No nieważne. O, nie mogę się doczekać, żeby. Żeby ułożyć moje znużone stopy na sofie. Coś tego typu. Ej, orzeszku. Chcesz, żebym zrobił ci drinka? No bez przesady, wiem, że chcesz jednego. Z dodatkiem łódki. Nie widzę Cezar, więc coś takiego nie jestem pewien. Serio? Nic? Okej. Zajmij się sam sobą.
A, jeśli teraz iść pozwolisz, ja jadę sobie nalać trochę podnoszacza, okej? Okay? Rozumiesz? A, dobra. To... Nieodpowiednia widownia. Ciao, ciao. Dobra, papa, gdzie wali? Nie tu, Stella. Ja sterwań na padzie, powiem szczerze, jeszcze trochę nieintuicyjne dla mnie. Tego, który grał w sumie ciągle na klawiaturze w Spiruta. Ale tak czy jak, nie jest to wielki problem, damy radę. No. I tak. Pierwsza sprawa to muszę kupić jajko. Oczywiście jedno i sprawdzę, czy to dobre. Jeśli to przynajmniej będę wykrywał kolejne kurczaki. Jeśli tak, to super. I wiemy, czym jest ten cały fucking hedge, czy jakoś tak. Fucking hedge, nieważne. Zresztą, co ja mówię, co jest moją nazwę. Fucking hagę. Fucking hedge. Czegoś tak, dobra. Mniejsza z tym, nie wiem, jak to się wymawia. Wiem za to, że statek szybko powinien dopłynąć do miejsca. Więc no. Nawet nie ma co tego wszystkiego wycinać, bo na ten moment będziemy na miejscu, jak już się powtarzam się. Dobra. No to i jesteśmy. Pierwsze co to? Stoisko handlarza. Może będziemy miał do kupienia jakieś coś, co mi się przyda. Poza jajkiem oczywiście. Potem kaplica. No chyba, że znajdziemy ich na odwrót, to wtedy oczywiście zrobi na odwrót. Swoją drogą, chyba już tu bym nawet mógł dobrze pozwiedzać sobie z tym bouncem. Jeśli dobrze pamiętam opis zdolności. Dobra, czyli najpierw handlarz. Dobrze pamiętam. Dobra. Cześć, Koin Teodorze. Masz tutaj coś ciekawego? Nie. To wezmę jedno jajko. Trochę tego. O. Mam oczywiście za zakupienie 100 rzeczy od nich. Dobra. Może się jeszcze przyda. Nie jestem pewny, wiecie. Dobra, jakiś dialog, nawet nie wiem, czemu go uruchomiłem. No ale wracając, wolę być przygotowany na wszystkie możliwości, więc tak. I mamy kapliczkę. Dwa. I tak. Naciśnij A, żeby odbić się wyżej na odbijających się powierzchniach. Czy dobrze kojarzyłem, co to miało w opisie. Dobra. W takim też razie, no to nowa zdolność. Teraz prawdę mógł zająć się już tymi miejscami, do których wcześniej nie miałem dostępu. Chociaż, czy jest mi to potrzebne, co ja nie wiem. Oczywiście, jeśli znajdę teraz jakieś takie miejsce tego typu, to... mogę iść sprawdzić, żeby nie było, ale... Aha! Okej, dobra, fajne to. Fajne. Naprawdę fajne. Tylko w sumie to i tak... za wiele nie zmienia. Na obecny moment. Dobra, przynajmniej już wiem, na jakiej zasadzie to wszystko działa na przyszłość. Dobra. Oczywiście nie będę teraz już tutaj błądził czy coś. Zajmijmy się ważniejszymi sprawami, oczywiście. No. I w sumie, na obecny moment chyba z tych rzeczy, o których pamiętam, to jeszcze zostało dostarczyć płyty do Furugawy. Pogadać z kimś w jakimś tam miejscu. Odnośnie cytryn, chyba? Chyba miałem coś takiego. O, Stanley jest smutniejszy. Aha. Opowiadał historię o po prostu... swoich koszmarach. Dobra, nieważne, mówiłem dzisiaj, nie jestem w nastroju. Dobra. Wielka chwila. Czy to jest to? A więc jajko mówisz? Nie, to nie brzmi prawidłowo. To nie jest jajko. To jest fucking hedge. Czy okej. Okay. Tak przynajmniej nazywa jej moja mama. Aha. Za każdym razem, kiedy wchodzę do kuchni, zaczynam się bawić. Aha. Okej, okay. Zawsze mówi: stań, nie dotykaj tego fucking hedge. Okej. Okay. Czasami była wściekła. To nie była moja wina, przysięgam. Wielka czapko, coś chcesz. Jestem znudzony. Stan jest znudzony. Co można tutaj robić? Masz cokolwiek niebezpiecznego? Cokolwiek, co może wybuchnąć? Jesteś dorosła, czy nie? Mhm. Jeśli jestem dorosłym, mogę robić niebezpieczne rzeczy. Mhm.
Ale powinniśmy dodać jakieś miejsce do robienia jakichś fajnych i prawdopodobnie niebezpiecznych eksperymentów. Aha. Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. O tak! Chodź. Co jest? Aha. Nie wiem, po co dzwoniłem, ale dostałem jakiś list od Alberta. A, pewnie trampolina. Tak. Tak. Czyli teraz po prostu będę musiał się bawić jeszcze w piwnicy. Tutaj. O, już co zbudowałaś. Co to? Czekaj. A więc tym jest piwnica. No taka bardziej dojrzewania serów niż na wina czy coś. Wkładasz tam rzeczy, a później czekasz? To co? O, goście, to jest takie nudne, nie? Całkowicie nie. To co miałem na myśli? O, jestem zawiedziony. Chciałem ognia i wybuchów. Co teraz zrobię? To jest takie głupie. Aha. Okej. To co mam teraz na liście? Dokonaj fermentacji czegoś w piwnicy. A to ci niespodzianka. Zaraz będzie gotowy do odbioru. Mhm. Dobra. No, dobra. To użyję czegoś tak. Po prostu dobra. Mamy ser i teraz trzeba pogadać ze Stanleyem. Okej, czyli jest głodny. To nie problem. Powinienem mieć coś odpowiedniego. Okej, to dla Bruce'a i Makiego będzie dobre. To jest deser. Dobra, znowu będzie się cieszył, dostał budyń ryżowy, który jest deserem. Super. A przy okazji... psa? Sam się stanęło się. Dobra, mam trochę jogurtów. Fajnie. Gdzieś tu... miałem jakby jakieś powiadomienie. Czyżby coś tu się... aha! Jajka. Super. Czyli mam... już dojrzałe kury. Dobra. Widać, że one będą potrzebowały nasion, co? Czemu nie mogę ich karmić słonecznikiem? A nie, mogę słonecznikiem, dobra. W takim razie już wiem, czy będę je karmił. Wiecie, słonecznik to jest takie perpetuum mobile trochę. Czyli pod kątem działania tego. I dobra, gdzie jest ten Stanley? Stanley, wiadomo, o co chodzi, ale... ja mówię tak po prostu w ten sposób, tyle. Wielka czapko, tak. To było takie nudne. Prawie cały czas przespałem. Hej, mam pomysł. Coś, co wywróci to do gór nogami. Chcę się pobawić. Chcę zrobić sztukę teatralną dla wszystkich na... na statku. Mam w sumie historię, którą chciałbym powiedzieć. To będzie super, więc... musisz zaprosić ulubionych kumpli. Możesz zdecydować, ile chcesz ludzi. Oczywiście. Dobra, więc wracamy. Znajdź najlepszą widownię, jaką możesz, na moją wielką sztukę. Aha. Zaproś kumpli na sztukę Stanleya. Okej, czemu Stanleya? Nie, co? Nie. Astrid, zobaczymy. To brzmi cudownie. To jest miejsce, do którego mój mąż nigdy by nie poszedł. Aha. Dobra. I jak będzie Gustaw, bo w sumie innych nie mam. A eksperymentalna sztuka teatralna tej nocy. Co za pomysł. Aha. Czyli tylko dwóch? Serio? Zobaczymy, co ostatnio dostał. Aha. A, czyli to dostał. Dobra, to dostaniesz tym razem to. Oho, no i tutaj ogólnie chyba gada. Aha. Okej, czyli lubi kiszoną kapustę. W ogóle dwie osoby coś ode mnie chcą. Giovanni i Stanley. Amina, spójrz, orzechu. Wydaje mi się, że byłem jeszcze zbyt długo na tej łodzi. Nie wiem, dopiero co dołączyłem, ale...
Mhm. Ale nie mam powodu, żeby tu zostać coś takiego. Chciałbym, ale nie mam. Nie martw się, miałem dobry czas, tak dalej. Żadnych. Żadnych, jak to się nazywa. No, nie żałuję niczego, po prostu żadnych żałości. Bardzo lubię to miejsce. Nawet zbyt mocno, może. Wydaje mi się, że możesz potrzebować. No, zupełnie zapasów. Okej, chodźmy, dobra. Co? Już? Okej. Zanim to jednak muszę pójść się przespać się. Jak już się prześpię się, pogadać ze Stanleyem. Stanleyem, jak zwał, tak zwał. A kiedy się tym zajmiemy, to... Pora pożegnać Giovanniego. No, nie będę ukrywał, tego się nie spodziewałem. Najpierw Atul mi uciekł. Teraz Giovanni. Ta gra jest niesprawiedliwa. Zdecydowanie. No ja, ale przynajmniej z dobrej strony. Mam już materiały prawie wszystkie potrzebne, żeby móc odganiać mgły, zbudować. Czego tak właściwie mi brakuje? Okej, jedwabiu. Kwiatka, ale to dostaniesz Giovanniego, czyli dobra, jedwab. I kryształowo czyste szkło. Poczekaj, Stanley. Kryształowo czyste szkło, najpierw muszę zrobić 5 sztuk. Dobra, kryształowo czyste szkło, potrzebuję cynku i silka. Silka mam jedno, potrzebuję... Ile? Chyba potrzebuję 5? Tak, 5. Jeszcze. Znaczy nie 5, jeszcze tylko... Jeszcze 4. Z cynkiem będzie trochę gorzej. Dobra. Dobra, szybciej, gro. Ja chcę to już tylko zgnieść i mieć spokój. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego wszystkiego, co tutaj wyklikuję, bo jednak... No, nie ukrywam. Nie chciałbym tego, żebyście to słyszeli, ale może się okazać, że słyszycie. Dobra. Okej. Tak, tak. Wiem, Stan, co chcesz, ale... Synku, chyba tyle nawet nie mam. Dobra, zahaczał Olga, zanim zacznę to robić. Tak siak. Wielka czapko, mam wspaniały pomysł, tak. Teraz, kiedy znalazłeś parę wolontariuszy, musimy znaleźć odpowiednie miejsce. Oxberry. Okej. Dobra, a jesteśmy gdzie? Tak przy okazji. Aha! Serio? Niech statek się trochę przemieści, zobaczymy, czy Stanley będzie gotowy. Ale co za zbieg okoliczności. Co chcesz? Nie mam tu brałych złych snów, w ogóle nie śpię, dobra, dobra. Ja sobie nie mam w ogóle snów, okej. Mhm. Czyli co, muszę po prostu udać się do Oxberry? I tyle? No tu jestem już. Tak, czyli nie to o to chodzi. O, ale przy humor, ale jest bardzo smutna. A, bo jest głodna. W takim razie zanim coś, to bym dał jej. A niech będzie zupa. Aha. Czyli nie zje zupy, chociaż lubi zupy, bo jest zbyt wyrafinowana. Dobra, to sałatka grzybowa. Ej, wielka czapko. Jestem taki podekscytowany. To będzie najlepsze. Jesteś gotowa? Tak? Przygotuj się. A. Jest taka dziewczyna z wielką czapką. Jest wysoka. Aha. Biega wszędzie. Robi wszystko. Co? Jest ta wielka brama. Jest wielka. Jest błyszcząca. Czy to tak właściwie jest? Ta dziewczyna wie. Dlatego, że kiedy jesteś gotowy, ona zabiera cię. Wtedy z nią odchodzisz. To długo. Aha. Wszyscy inni są smutni. Wtedy bum. Wielkie światła. I wielkie trzęsienie. Eksplozja. Wiatr. Pył. Dym wszędzie. Wszystko milknie na sekundę. Wtedy nie widzimy już ponownie naszych przyjaciół. Tam zaczyna się prawdziwy ból. Co?
Koniec. Dzięki za przybycie. Okej. Wiem, że trudno było pokazać coś więcej, ale serio coś takiego? Wow. To było ciekawe. Nie wiem, co jeszcze mam tutaj teraz z tym zrobić, ale okej. A, jest za jest już za ciemno, żeby nawigować. Dobra, w takim razie szybko pora się zdrzemnąć. Po czym oczywiście zająć się życiowaniem. Ciekawe, nie będę przeczył. Naprawdę ciekawe. No i cóż, na następny raz przygotuję już oczywiście szkło, ulepszymy sobie, usuwacie mgły i w końcu zajmiemy się zwiedzaniem nowych terenów Bruce'em, Mike'iem i wszystkimi questami pobocznymi, o których ciągle zapominam. Ale dobra, to za chwilę. Dobra, fajnie, super. Idziemy, Stella, dzwonimy dzwonkiem. I przy okazji, po co tu idę? Dobra, nieważne, w sumie sam nawet nie wiem, po co tam idę. Idźmy po prostu już do Alexa i pora żegnać dziewaniego. Cześć, cebularz. Ustawiłem tam kurs? Tak, ustawiłem, dobra, tym razem widać, że ustawiłem. Dobra. Swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, to... Jest jeszcze coś do załatwienia tutaj? Chyba nie. Ewentualnie zobaczymy szybko jeszcze, czy... Może jajka mamy jakieś do odbioru? Mamy i to jeszcze przy okazji karmy sporo zżarły. Na szczęście słonecznik nie jest problemem, jak mówiłem, póki mam jednego, to mam ile zechcę. Cześć, kury. Nie to. O, jajka, super. 6 jajków. Dobra. Kur więc nie potrzebuję. Tada! To było cudowne, czyż nie? No na pewno, jestem pewien, że wszyscy... To wszystko się podobało, ale idź popytać. Ale czekaj. Nie pytaj tak po prostu o tym. Nie czyń tego zbyt oczywistym. Bądź cool, wielka czapko. Aha, czyli muszę iść popytać tych, którzy tam byli. Stan jest taki słodki, czyż nie? Z tym swoim malutką, słodziutką twarzyczką i śmiesznymi manierami. O, uwielbiam dzieci. Mamy tyle ze sobą wspólnego, ja i one. Możesz powiedzieć mi, że był cudowny. Ale trochę za szybko mówił. Powinien bardziej skupić się na wymowie. Bo, ale był cudowny. Sam w sumie niezły, dobry, porządny, no, rozumiecie. A Gustaw? Przypomnę mi to moje dni w koledżu. To wczesne oczywiście, te wczesne, naiwne eksperymenty z formą teatru. Taka szlachecka sztuka. Żywa sztuka i przedstawienie nie są moim, może, nie są moim tym, moim wszystkim, ale naprawdę popieram koncept. Ten mały... koleżka był technicznie okropny, na pewno. Ale jego serce było we właściwym miejscu. Poradził sobie z tym, ostatecznie. Ja. Dobra, cicho dziewani. Co powiedzieli? Naprawdę? Naprawdę? Wszystkim się podobało? Naprawdę, naprawdę polubili? Jesteś pewna, duża czapko? Ja nie wiem. Nie jestem po prostu przekonany. Widzę to w twojej twarzy. Powiedzieli, że to lubię, ale nie było dobre. Byłem okropny, nie zrobiłem tego prawidłowo. Wiem to nawet, jeśli próbuję to ukryć. Ja po prostu nie potrafię nic zrobić dobrze. Nigdy nie zrobię następnego przedstawienia, nienawidzę tego. Okej. To jeszcze trochę dziwne. Ale może nie przejmuj się tym za bardzo, cześć, Alex. Słuchaj, potrzebuję podwózki do drzwi wieczności. Trzeba pożegnać dziwnego. Czy tego chcę, czy nie? Niestety, taka jest kolej rzeczy. Nie wierzę. Najpierw Fatim, teraz on. No tak, nie wiem, jeszcze nie jestem na miejscu do końca. Co ciekawe, pożegnam Matula, który był tutaj najdłużej ze wszystkich jeszcze żywych, że tak nazwę. Ja w sumie nie pożegnam, on sam uciekł prawdopodobnie. Teraz Giovanni, który w sumie doszedł bardzo niedawno. Powiem szczerze, nie wiem na bazie czego w ogóle można wnioskować, jak działają
wątki tych postaci, która w jakiej kolejności przychodzi, która najdłużej, która najkrócej. Znaczy, co do najkrótszych, to chyba mam wrażenie, że Alice była najkrócej. Po prostu jej wątek był bardzo krótki, tak jakby po prostu na zasadzie chwilowy. Ale dobra, mniejsza z tym. Cóż? Ale to jesteśmy, Bambina. Wiesz, że nie jestem do końca podekscytowany, ale muszę odejść. Gotowa by mnie tam doprowadzić? Tak, ja... Ta, wydaje mi się to najlepsza decyzja. Okej, chodźmy. Oj, komitet pożegnalny. Jezu, nie. Te momenty są takie smutne. Ale konieczne. No i Astrid. Ziącia, która idzie w sumie obok niego, chociaż się na niego wkurzyło. No cóż. W ogóle ciekawe, że dziewczynie odchodzi Astrid jeszcze. Normalnie jest tutaj. Bo szczerze nie jestem w stanie do końca tego zrozumieć, ale może się okaże, że ona też odejdzie. Błagam, żeby tylko tak nie było. Nie chcę żegnać już trzech dzisiaj. W ogóle nie wiem, że powinienem już się tym zająć, no tam nie czekać na to, ale ten komitet pożegnalny po prostu jest taki, taką formalnością, że jednak chciałbym, żeby... Wiecie, żeby wszystko było prawidłowo. No to jesteśmy. Stella, kotek na ramieniu i Giovanni, który... No teraz już jest z nami. Wiesz co, Orzeszku? W sekundzie, w której cię zobaczyłem, wiedziałem, że jesteś kimś specjalnym. Kimś, kto nieważne co się stanie, który zawsze będzie tam, gdzie trzeba, czy on tu, i robi właściwe rzeczy. Ja widzę takie rzeczy w ludziach. Widzę pęknięcia w nich, czy wady, nie wiem. To bardzo łatwe. Po prostu światło się stamtąd przebija. Wydaje mi się, że dlatego zakochałem się w Astrid. A, teraz wyznaję miłość Astrid. Ponownie, po tym wszystkim, jak już no pożegnać. Astrid. Była najtwardszym orzechem, który możesz sobie wyobrazić. Ale miała takie intensywne światło wewnątrz. Błyszczące ciepłym ogniem. Jej śmiech powodował, że góry się trząsły. I wszyscy byli szczęśliwi, gdy ona była w pobliżu. Ja byłem szczęśliwy. Zawsze spędzałem dużo czasu pilnując, by inni byli szczęśliwi. Żartując sobie i będąc tym zabawnym gościem. Ale oni wszyscy przychodzili tylko dla niej, naprawdę. Dla jej majestatycznej, prostej, czansurowej, nie wiem jak to określić, promienistej duszy. Ale ty, Bambina, ty masz po prostu to spojrzenie w oczach. To delikatne, zabójcze spojrzenie. Tak dużo siebie zobaczyłem w tobie, coś tego typu. Twoja odwaga, twoje poczucie humoru, twój gust. Wiem, że nie jest łatwe robić to, co ty robisz. Towarzyszyć ludziom do ich końca. To wymaga więcej niż po prostu wnętrzności, żeby to zrobić, coś takiego, czy po prostu więcej niż wytrzymałości, wytrwałości. To wymaga stalowej duszy. Ale hej, dobre wieści. Dobrze sobie z tym radzisz. Naprawdę jesteś świetna w tym wszystkim, Bambina. Nawet jeśli wątpisz. Nawet jeśli nie masz wiary w siebie. Ja mam mnóstwo wiary w ciebie. Tak dużo wiary w twoją siłę. Wierzę w ciebie, Orzeszku. Teraz i zawsze. I hej. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, nie będę daleko. Będę tu już obok ciebie, stojąc obok. Zawsze będę. Zawsze. I to pożegnania. Zawsze są takie. To chyba najbardziej emocjonalny moment tej gry, powiem wam szczerze. Nawet nie wiem, co mam mówić. Dziewięć był tu krótko. Naprawdę był krótko, ale mimo wszystko, że robił problemy i w ogóle
trudno nie lubić tego gościa. Wiem, że nie powinienem tak szybko odchodzić. Uwierz mi, chciałbym móc zostać dłużej. Tutaj z tobą, Orzeszku. Obiecaj mi, że zajmiesz się Astrid, kiedy odejdę, okej? I nie tęsknij za mną za bardzo, dobrze? I tak nigdy na ciebie nie zasługiwałem. Ale kochałem cię. I to się nie zmieni, nawet jeśli nie będzie mnie w pobliżu. Ci, którzy zawsze cię kochają, aha, nigdy cię tak naprawdę nie opuszczają, wiesz. Życie jest cudowne, czyż nie? Dobra, to są porównania, ale nie chcę się tego. Tak bardzo starałem się żyć pełnią życia. Nie żałuję niczego. Niczego oprócz zostawienia Astrid. Niczego oprócz zostawienia ciebie, Stella. Chciałbym zobaczyć, jak dorastasz jeszcze bardziej, ale oto tu jesteśmy. Okej. Zajmij się mną czy coś takiego, czym... No nie, nie jestem pewien. Zajmij się sobą dla mnie, coś tego tu było. Żegnaj, Bella, czem ciało, Bella. Jak to są. I oczywiście przytulas ostatni, na zakończenie, jak wszystkich. Poza tulem, niestety. I dzieje się. Giovanni odchodzi. Takie smutne momenty. Ale wiem, że to niestety jest wymagane, żeby przejść całą tą grę i ukończyć tę przygodę. I tyle. Nie ma Giovanniego. Oczywiście jego konstelacja pojawi się na niebie, ale... Więcej już go nie spotkamy. Jak zwykle, prosta konstelacja z gwiazd, ta przypomina trochę lwa. I co teraz? Naciśnij X. Dobra, naciskamy X i... tyle. O, i znowu ta scenka. Znowu trzeba grać na gitarze. Żółta persona, która właśnie przynosi kartony, różne rzeczy. Bo jeszcze po tych włosach i wszystkim, wydaje mi się, że to może być Stella. Jakbyśmy wzięli jakieś urywki z jej historii życia, zanim została przewodnikiem dusz, czy coś. Co? To był chyba Hades, jeśli nie mylę, to Sowa. Ten, którego spotkaliśmy już dawno, dawno temu i w ogóle, ale... Ale no, tak przyleciał i nagle się rozpadł? Trochę dziwne, ale okej. I znowu muzyczka. O. Stella i ktoś jeszcze. Obstawiam, sądząc po tym, że ma kolorową twarz, konkretnie, że to... To może być ktoś ważny dla Stelli. Aha, super. Ale nie wiem, czemu, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to... Jako, że widzimy to wszystko pod Giovanni, to może to być Giovanni, tak samo jak widzieliśmy parę rzeczy różnych. Potem jak pożegnaliśmy Gwen. Tam była co prawda fioletowa osoba, ale... Czuję, że to mogło być Gwen wtedy, więc tutaj może to jest Giovanni. Nie wiem. Ale ta żółta persona, jestem prawie pewien, że to jest Stella. Reszta to jest naprawdę czysta teoria, ale co do Stelli jestem... Tak, ta duża czapka już teraz jestem pewien, że to jest Stella. Tu znowu jakaś czerwona osoba. Ha. Chociaż dobra, to za zielone to może nie był Giovanni, nie wiem. Gdybym pamiętał tylko kolory, to może bym wiedział, kto jest kto. Ale jakaś zielona osoba, to jakaś czerwona. Nie pamiętam, kto był kolor zielony. Może to był Atul, nie wiem. Czerwona pewnie mi się kojarzy, jeśli chodzi o kolory z Gustawem. Ale jaka prawda, to nie wiem. Ponownie teraz tutaj, czy gdzie? Tak, tutaj. Szczerze, naprawdę nie wiem, co to ma prezentować sobą, ale są różni kolorowi ludzie, że tak nazwę. Jest ten żółty człowiek, który zawsze jest, czyli jak mówię, wydaje mi się, że to jest po prostu Stella i tyle. I proszę, mamy Hadesa. I oto powracasz, przewoźniku dusz. Pełna swoich
No. Confusion, czyli... swojego zagubienia, czy takiego... twoich... sorry, coś... nie wiem, jestem pewien tego słowa. Twoich lęków. Czas... i znowu... wołasz mnie poprzez imię. Szepcząc echo mojej esencji tym, którzy są zbyt przestraszeni, by je usłyszeć. I oto stoisz przede mną. Zawahanie wypełnia twoje serce. Szukasz sposobu, by... nie wiem, co jest, oswoić, czy tam opanować, a tylko... służysz. I teraz całkowicie prawdziwie mnie widzisz. Widzisz to, co nadaje tym, których kochasz, coś tego typu. Wszystkie te ścieżki, które przekroczyłaś. Te wszystkie dusze, które napotkałaś, coś tego typu to chyba mówi. Jej życie, znaczy ich życia, przeplatają się z twoimi. Ich twarze odbijają się echem w twojej pamięci. Otworzyłaś swoje serce na cierpienia innych. A w zamian ich iskra ogrzewa twoje serce i kształtuje twoje przeznaczenie. Każdy duch jest tylko przypomnieniem. Każdy duch jest pożegnaniem. Aha. Czego ci nauczyli? Ich porażek, tam problemów, ich dramatów, ich wspomnień, twoich wspomnień. Oni mówią swoje pożegnania, czy to ty mówisz swoje? No, wiecie, o co chodzi. Ale nie jesteś gotowa, Stella. I te dusze nadal cię potrzebują. Kontynuuj swoje zadanie. Przewoźniku dusz, czym Spiritfarerze. Wkrótce nadejdzie twój czas i spotkamy się ponownie. Ostatni. Dobra, po raz ostatni. Okej. Trochę to jest niepokojące, ale okej. Miej swoje drugie spotkanie z Hadesem. Wiecie co? Nie, no. Nie wiem, co o tym myśleć. O, ja mam przynajmniej kwiatki na kanapie. Dobra. W takim razie mamy co. Ostatnie, co mi zostało, to w sumie... już przygotować się na rozwiewanie mgły i tyle. Odcinek powinienem już kończyć, ale... powiem szczerze... jeszcze trochę pociągnę. Chcę po prostu zobaczyć, czy wiecie, Astrid nie będzie miała coś do powiedzenia po tym, jak nagle Giovanni odszedł. Nawet fajnie by było, gdybym miała coś do powiedzenia, ale... wiecie, chciałbym po prostu to sprawdzić, tyle w sumie. Nic dodać, nic ująć. Dobra. Więc jeszcze na zakończenie idziemy do Astrid. W sumie to będzie bardzo długi odcinek. Ale na. No hej, Sandy. Dobra. Gdzie jest ta Astrid? Okej, tutaj jej nie ma przynajmniej. Dobra. W takim razie pora odebrać jajka i w sumie to tyle. O, dobra. Już chyba się znalazła. Ja... nie wiem, jak się czuję. Powinna być smutna. Powinna być szczęśliwa. Wściekła. Czuję jego nieobecność. Ale to w tym samym momencie coś, jakby w końcu coś było wypełnione. Kompletne. Wiesz, co mam na myśli, mańczkinie? Jestem złą osobą? Aha. Jest, czy to jest w porządku czuć się wyzwolonym w takich sytuacjach? Wybacz, Stella. Nie chcę brzmieć niewdzięcznie. Nadal jestem trochę... no nie doszłam do siebie. Ale nie jestem zagubiona. Przynajmniej ty jesteś tu ze mną. To jest najważniejsze.
Moje serce jest silniejsze, tylko że ty jesteś w nim. Okej. Czyli teraz trzeba po prostu dać Astrid czas dla niej samej. Okej. Ale przynajmniej widać, że jednak gdzieś w głębi nadal coś może czuła do Giovanniego. Ale co, jak, gdzie, kiedy? Może odkryjemy to w następnych odcinkach. A na obecny moment to już wszystko, co chciałem wam pokazać w tej prawie godzinnej przeprawie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i w następnym odcinku przekroczymy już mgłę. A na obecny moment to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.